Moi drodzy, pośród wielu słów dzisiejszej liturgii zapadło mi w serce wezwanie, jakie kieruje do nas święty Jakub apostoł. Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Nas bez wątpienia spotkało nieszczęście, jakim jest wojna. Nie muszę wam tłumaczyć, w jak trudnej chwili znaleźliśmy się wszyscy. Dlatego prośba apostoła jest wezwaniem i zadaniem dla nas. To jest to, co możemy dzisiaj dać naszym bliskim i całej Ukrainie. Modlitwa nasza ma być jak dym kadzidła, który zawsze ma jeden kierunek z ziemi ku niebu. Ma być wołaniem jednego serca i jednego ducha. Bardzo pięknie powiedział na ten temat Ojciec Święty Franciszek. Modlitwy i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Proszę, nigdy więcej wojny. Oto jest intencja naszych modlitw, które łączą się z głosem Ojca Świętego, stającego w obronie wolności i pokoju. Zatem w tym doświadczeniu cierpienia naszym orężem w walce o pokój jest modlitwa. To jest pierwsze zadanie, na które zwracam uwagę. Jesteście bojownikami Boga, nie z karabinem w dłoni, ale z różańcem. Nie na polu bitwy, ale na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. W ten sposób otaczacie swoich rodziców, rodzeństwo, znajomych i cały kraj. W ten sposób wnosicie w życie poczucie bezpieczeństwa i swoją solidarną postawę. Innym wymiarem solidarności jest dobre słowo. Dzisiaj z wielu stron docierają wiadomości, które nie wnoszą optymizmu, ale bardzo często przerażenie. Dlatego to od nas ma płynąć nadzieja i pociecha, dobre słowo i podtrzymanie na duchu. Słowa Pana Jezusa, jedni drugich brzemiona noście, stają się zadaniem, jakie mamy podejmować, z jakim mamy wchodzić do siebie nawzajem i do ludzi. Jesteście z dala od swoich domów rodzinnych. Zdaję sobie sprawę z waszej troski o najbliższych. Zapewne nie jeden raz myślami jesteście z nimi. Oni również są blisko was i może z niepokojem w sercu zastanawiają się, co się z wami dzieje. Gdy macie możliwość, uspokajajcie ich zatroskane serca, uspokajajcie ich myśli, aby nie dokładać dodatkowych trosk i do tak trudnego życia. I jeszcze jedno, na co chcę zwrócić, a co jest najdoskonalszym wymiarem naszej wiary, a mianowicie przykazanie miłości. Posiada ono trzy wymiary. Pierwszym jest miłość do Boga. Drugim jest miłość do siebie. A trzecim jest miłość do bliźnich. Nadszedł czas, kiedy stajemy przed wielkim wypróbowaniem naszej wiary właśnie na drodze tego przykazania. W psalmie 91 wołamy: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka? Mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. W tych słowach wyraża się nasza postawa miłości do Boga, a jest nią zaufanie, bo jak mówi dalej psalmista, to Bóg okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz.
Wierność Jego jest puchlerzem i tarczą. Zatem ufając Bogu, dbam o siebie, kocham siebie, miłuję siebie miłością, która znajduje schronienie w Bogu. Daję poczucie bezpieczeństwa, że On jest ze mną nawet wtedy, kiedy trzeba przejść przez ciemną dolinę, jaką dzisiaj jest czas wojny. I jest jeszcze trzeci wymiar przykazania miłości, czyli miłość bliźniego. Gdy umiem miłować Boga i siebie, to umiem miłować bliźniego. I tutaj przychodzi wypróbowanie. Wojenny czas powodował, że wielu ludzi z lęku i troski o swoje życie opuszcza zagrożone tereny. Widzimy wielki egzodus ludzi. Dlatego w wielu miejscach naszej archidiecezji przygotowane są pomieszczenia dla nich. Najbliższym was jest dom pielgrzyma, gdzie przyjęliśmy pierwszych ludzi. Ich życie uległo radykalnej zmianie i znaleźli się w nieznanej jak do tej pory sytuacji, zresztą podobnie jak i my wszyscy. Dlatego proszę was o otwartość i gotowość do pomocy. Drugim miejscem szczególnej troski o bliźniego jest dom miłosierdzia. Tam znajdują się ludzie jeszcze bardziej radykalni, niezaradni życiowo. Dla wielu z nich wojna to wspomnienie dzieciństwa, naznaczonego lękiem. Dla wielu z nich to, co się dzieje, może przywoływać tamte trudne czasy. I tam trzeba obecności wspierającej i dającej poczucie bezpieczeństwa. Drodzy przełożeni seminarium naszego, drodzy alumni, wezwanie chwili jest dzisiaj szczególnym wymiarem formacji seminaryjnej. Słowa z listu do Hebrajczyków, kapłan z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony, niosą ze sobą szeroki wymiar ustanowienia dla ludu. Treścią tego stwierdzenia staje się również świadomość uczynku miłosierdzia. Papież Franciszek powiedział: miłosiernym jest ten, który potrafi współodczuwać także problemy innych osób. Oraz niech uczynki miłosierdzia nie będą sposobem na poprawę samopoczucia, ale udziałem w cierpieniu innych osób, nawet za cenę narażania się i niewygody. W tym trudnym czasie takimi bądźmy, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen.